30 lat to jest dużo czasu, a szczególnie dla młodego człowieka. Inne warunki, inne okoliczności, inne przeżywanie wiary, ojczyzny i takiego doświadczenia codziennego. Ale to wszystko jest pewnym skarbem, tradycją, do której to tradycji warto zaglądać, wydobywać to, co piękne, szlachetne, bo pewne ideały są niezmienne, są podstawowe w tej gotowości właśnie Katolickiego Stowarzyszenia Młodych, Młodzieży. I stąd też to dzisiejsze spotkanie, ten jubileusz 30-lecia, to jest odwoływanie się do tradycji, przywołanie tego, czym żyli, jakie wartości, ale także jakby namacalne dotknięcie, jak to pięknie zaowocowało w ich życiu, w ich doświadczeniu, w ich codziennej świętości, z taką nadzieją, motywem i inspiracją do tego, żeby iść do przodu, iść w naszą przyszłość i dalej realizować to, co jest tym nurtem charakterystycznym Katolickiego Stowarzyszenia Młodych, gdy chodzi o świętość i gdy chodzi także o ten wymiar patriotyczny, narodowy, dla Boga i dla Ojczyzny. I to dzisiejsze spotkanie więc ma taki element sentymentalny, przypomnienia, troszkę wzruszeń, ale doświadczenia wdzięczności i również umocnienia nadziei i tej radości na przyszłość. Dzisiejsza uroczystość to jest podsumowanie 30-lecia naszego stowarzyszenia. Jak pan wspomniał, ja już nie pamiętam tamtych czasów, ale nasi seniorzy bardzo dobrze to pamiętają i pokazują nam, jak to wyglądało. My młodzi możemy świadczyć to, co dzieje się tu i teraz, dlatego chcemy świętować tą uroczystość, to wydarzenie. Dziękować Panu Bogu za te 30 lat, ale też dziękować tym ludziom, którzy otworzyli nam tą przestrzeń do działania, a teraz za ich przykładem możemy iść dalej i reprezentować naszą diecezję. Możemy działać na chwałę Pana Boga, ludziom, ale i Ojczyźnie, bo to właśnie to podkreśla nasze KSM-owskie zawołanie. Właśnie, a proszę powiedzieć, dlaczego Pani wstąpiła do KSM? Moja droga była dosyć taka zwariowana, to Pan Bóg tak pokierował. Ja na początku nie zgadzałam się z tą wolą, nie wiedziałam, czy ona jest dobra, jednak Pan Bóg na drodze dawał takich ludzi, którzy pokazywali, że to jest to. Tutaj mogę się rozwijać swoje umiejętności, swoje zdolności, ale też przede wszystkim służyć Bogu na różne sposoby, ale też i osobom, z którymi współpracuję. I ta współpraca jest owocna i relacje z drugim człowiekiem, to jest czas budowania relacji właśnie wzajemnej z młodym człowiekiem, nie tylko z młodym, i otwartość na drugiego człowieka. Do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wstąpiłem tak naprawdę razem z grupą znajomych w parafii, przy której współpracowaliśmy z naszym księdzem asystentem. I tak naprawdę wtedy, w tym momencie wstąpienia, nie było górnolotnych decyzji o tym, tylko to było pewnego rodzaju przyjacielskie wstąpienie, ale potem rozwinęło się to w coś naprawdę dużego, więc razem też już potem działaliśmy dosyć prężnie w KSM-ie, również diecezjalnym. No właśnie, co takiego dużego było, powiedz? Co dużego? Wiele dużych rzeczy zrobiliśmy w latach, gdy bardziej aktywnie działałem w KSM-ie. Organizowaliśmy różnego rodzaju zjazdy czy zawody sportowe, jeździliśmy również jako przedstawicielstwo na krajowe zjazdy, co dla nas wtedy dosyć młodych ludzi było dużym wyzwaniem i dużą sprawą, którą mogliśmy razem ze sobą wspólnie dzielić. No właśnie, jakbyśmy tak powiedzieć w kilku słowach do młodych ludzi, że warto i żeby wstąpili, to co byś im powiedział? Powiedziałbym, że warto, ale tu musi każdy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy warto i dlaczego chciałby zrobić tak, żeby było warto, bo wstępowanie dla samego wstępowania nie zawsze jest tym, co powinno być, ale wstępowanie właśnie, ewentualnie, żeby być w jakiejś wspólnocie, bo samodzielnie bardzo trudno jest często przeżyć to życie, a wspólnie zawsze możemy zrobić tak, żeby było warto. Dzisiaj przybyłem tutaj do Zamościa, aby razem z wszystkimi świętować 30-lecie Katolickiego Stowarzyszenia w tej właśnie diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Jesteśmy katolickim stowarzyszeniem po to, aby właśnie wspierać młodych, działać i wspólnie tworzyć Polskę Chrystusową, aby tych młodych ludzi wychowywać i kierować ich w dobrą stronę, żebyśmy razem mogli iść i budować Polskę nową. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży tak naprawdę w moim życiu rozpoczęło się wraz z przyjściem do naszej parafii obecnego księdza asystenta Mateusza Furmaniaka, który tak naprawdę rozpoczął w mojej rodzinnej parafii w Cieszanowie tą przygodę wśród młodzieży, którą jest KSM. Tam ze swoimi rówieśnikami rozpoczęliśmy tak naprawdę funkcjonowanie tego stowarzyszenia. Stworzyliśmy różne
różne eventy, między innymi Misterium Męki Pańskiej i spędzaliśmy czas, tak, różne wakacje, wyjazdy, aktywności fizyczne. No i również dzięki temu stowarzyszeniu spotkałam swojego męża, mojego przedmówcę. No i tak do dziś tworzymy wspólnie rodzinę pod tak naprawdę logiem KSM-u. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w naszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej powstało jeszcze w 1922 roku poprzez nominację księdza biskupa Jana Siutły, profesora, który mnie mianował diecezjalnym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i zaproszeniu księdza prałata Antoniego Sołtysika do Zamościa, który był generalnym asystentem KSM-u w Polsce. No, wielu księży się zaangażowało w to, żeby organizować grupy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafiach, by przygotować młodzieży do pięknej służby Bogu i Ojczyźni. KSM się bardzo prężnie rozwijał w tamtych czasach. Powstał ponad 100 parafiach w naszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. I z perspektywy widzę, że to było bardzo potrzebne, bo ci ludzie są teraz bardzo zaangażowani w Polsce w różne po prostu struktury i państwa i działalność społeczną. KSM im pomógł w tym rozwoju takim i duchowym, ale i takim po prostu w kierunku aktywności społecznej, więc cieszę się, że tyle osób mogło formować się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.